Good morning, dzień dobry, back to Polish. Jeśli ktoś chce po rosyjsku, potem jest ekipa Gareth Planuska, ale to może was można po tej mojej prezentacji. Ja był jak to время w Kijewie, w Moskwie. W każdym razie tak, nie będę mówił o moich doświadczeniach, jak tutaj kolega wcześniej, czyli Mr. Inoma, ponieważ by zajęło to trochę czasu, a państwo tego czasu nie mają. Ja po prostu zawsze trochę taki, bo tak jak patrzę na państwa, to ja tak trochę jak kombatant tutaj wyglądam. I ja pamiętam takie rzeczy, to było moje miejsce spotkań, to było miejsce, gdzie się dostawało lajki, to było miejsce, gdzie się nawiązywało przyjaźnie. I to było takie miejsce właśnie, w którym jakby pewne rzeczy się nawiązywały i one dzisiaj, do dzisiaj trwają, te pewne przyjaźnie, które zawiązały się tam. Trzepaków właściwie w Polsce już nie ma. Ostatnio jak byłem parę lat temu w Kijowie i tam pracowałem, te trzepaki widziałem, ale one dzisiaj służą bardziej do workoutu. I myślę, że to jest jakby też pozytywne zastosowanie tego trzepaka. Mister Inoma mówił trochę o przyszłości, pokazywał nam, co się dzieje tutaj z Amazon Go. Myślę, że widzimy takie rzeczy u nas też w Polsce, jeżeli chodzi o pewne projekty. A jeśli chodzi o moje spojrzenie na przyszłość, to kiedyś nie było Netflixa. W związku z tym musiałem czekać na swoje ulubione seriale w telewizji, kiedy się pojawią, czyli byłem nauczony, że muszę siąść o którejś godzinie oglądać. Jeden z moich ulubionych seriali w tamtych czasach to był właśnie Kosmos 1999, w którym pokazywano, jak to kiedyś będziemy wszyscy gromadnie latali w kosmos, jak będziemy spotykać się z różnymi przedstawicielami obcymi dla nas z innych galaktyk, z innych planet. Dużo czytałem. Przede wszystkim jakby takie powieści właśnie science fiction, które mnie wciągały i one też jakby budowały moją wizję tego, co mnie spotka, jak będę miał lat tam 30, bo to wtedy był 2000 rok. I tak sobie marzyłem, że może kiedyś coś takiego mnie spotka, co jest zapisane w tych książkach. No i teraz takie trochę podsumowanie. Mamy rok 2019 i możemy powiedzieć w ten sposób. Nie podróżujemy jeszcze w kosmos, aczkolwiek parę projektów się dzieje takich dosyć poważnych. Myślę, że warto patrzeć na to, co robi Elon Musk w swoim SpaceX. Warto zobaczyć, jak tak naprawdę buduje innego rodzaju rakiety. Aczkolwiek jeśli chodzi o porównanie mocy komputerów, które kiedyś były zastosowane w rakietach, które latały w kosmos, a w dzisiejszych smartfonach, to tamte były znacznie słabsze wydajnościowo, a jednak pozwalały wylądować na Księżycu. Chociaż są tacy, którzy twierdzą, że to zostało nagrane w studio w Hollywood. Nie wiem, nie byłem przy tym. To są jakby takie tylko przypuszczenia. Nie mieszkamy z komunalnymi robotami. Nie wiem, może ktoś z państwa ma jakąś tam rumbę, która tam czyści, ale porozmawiać z tym urządzeniem za bardzo nie można. No i jakby wracając do mojego trzepaka, no to jest tak, że jednak dzisiaj widzę, że ja muszę wyganiać dzieci na dwór, a kiedyś to rodzice mnie wołali wróć do domu na kolację, czy w ogóle wróć do domu, tak? Bo było takie nasze zapotrzebowanie na to, żeby jednak spędzać więcej czasu na zewnątrz. To, o czym chciałbym dzisiaj państwu powiedzieć i co Łukasz nadmienił, to trochę wymienić się z takim swoim doświadczeniem. Tak jak powiedziałem, nie ma czasu, żebym opowiadał o wszystkim, natomiast no, jestem trochę takim człowiekiem, który wyrósł z technologii, potem trafił do technologii, potem trafił do branży finansowej i mam takie doświadczenia właśnie z wdrożeń różnych technologii w branży finansowej. To, co jest istotne, to myślę, że na początku wszyscy mówimy o digitalizacji. Ja sobie ukułem taką jakby definicję tego, czym ta digitalizacja według mnie jest, tak? Czyli to są jakby takie elementy, które powinniśmy spełnić, żebyśmy mówili o digitalizacji. Zresztą jeżeli mówimy o tej digitalizacji, tej cyfrowej transformacji, to istotne jest to, że ona dzieje się od dawna. Polecam książkę Isaacsona Innowatorzy, gdzie państwo jakby zobaczycie, że pewne rzeczy zaczęły się już w XIX wieku i Ada Lovelace, właściwie uznawana za matkę programistów, jaką taką pierwszą twórczynię pewnego rodzaju algorytmów, ona jak gdyby właśnie zaczęła pewne rzeczy, gdzie się pojawiają informacje o takich maszynach pierwszych, powiedzmy, że cyfrowych. Wtedy to były maszyny mechaniczne, ale to już była próba robienia takiej cyfrowej transformacji. To, co jest istotne w tym wszystkim, to też to, co tutaj państwo macie i pan Jarosław powiedział, to jest jakby pomysł czasami na ten pewien biznes. Trzeba spojrzeć na ten rynek i powiedzieć, ok, mógłbym robić to inaczej, albo zrobię to inaczej. To jest też ciekawe doświadczenia. I w ogóle, jeżeli chcecie też jakby sobie spojrzeć na tą digitalizację i czasami narzekacie, że w Polsce pewne projekty się nie udają, bo jest ciężko, polecam książkę Marka Zmysłowskiego Goniąc czarne jednorożce. Przeczytajcie, jak się robi digital w Afryce. I wtedy zrozumiecie, że my tu w Polsce, w Europie, to w ogóle mamy super. I naprawdę to jest jakby taki element, który uczy pokory i dzięki temu nabieramy dystansu. Państwo dzisiaj, nasze dzieci, ja też żyjemy w takim otoczeniu, że właściwie wszystko już jest prawie scyfryzowane.
tego jakby przenika to nasze życie. To, co mówił mój przedmówca o takim IoT, no tak, jakby obawiamy się, że za chwilę to lodówka za nas będzie decydowała, co nam zamówi, albo wręcz lodówka powie mi, nie, w tym tygodniu nie zamówisz czwartego piwa, bo już trzy wypiłeś, a lekarz ci zapisał, że nie możesz pić alkoholu. To są jak gdyby takie aspekty, tak zwane plusy dodatnie i plusy ujemne tego, co się dzieje, ale to się dzieje, my tego nie zmienimy. Kwestia jest taka, żebyśmy tylko mądrze przyjęli to i dostosowali do swoich potrzeb. I kwestia jest taka też, żebyśmy nie czekali do jutra. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie zdjęcie, z jakiego ono jest filmu. Ktoś chętny do podniesienia ręki? Tak? Nie Casablanca? To jest Przeminęło z wiatrem. Tak, Przeminęło z wiatrem. Ja bardzo lubię, lubię ten film. Jakoś tak, nie wiem, kiedyś mi wciągnął, spędziłem długo w kinie na nim czasu z moją obecną żoną, z którą jestem nadal. I tak jakby, przez to mam dobre skojarzenia z tym filmem, niektórzy mogą mieć złe. Natomiast z tego filmu kiedyś kolega uzmysłowił mi jest jedna istotna rzecz. Scarlett O'Hara, czyli Vivien Leigh, ona dosyć często mówi, pomyślę o tym jutro. Czyli jakby odkłada pewne decyzje na jutro. Nie róbcie tego. To jakby nie ma sensu odkładania, bo tak naprawdę jest prosta rzecz, którą też mnie ostatnio uświadomili moi młodzi współpracownicy, że jutro właściwie nie istnieje. Bo tak naprawdę obudzicie się Państwo, znowu jest dzisiaj, więc nie ma sensu robienia sobie więcej pracy. To są też pewne rzeczy w tych projektach, których możecie zrobić dzisiaj, możecie o czymś pomyśleć, możecie zastanowić się, jak będzie wyglądała ta Wasza przyszłość. A że ta Wasza przyszłość może być różna, to też jest jeszcze taka kwestia, że mogą nastąpić nieoczekiwane, jakby taka zmiana reguł. Pan Jarosław Ryba powiedział, że banki kiedyś odpuściły sobie ten sektor mikropożyczek. One nawet nie spodziewały się może aż takiego ataku, że ktoś przyjdzie i powie, ej, ja też będę pożyczał pieniądze. I w dużej mierze była taka dosyć ostra walka pomiędzy bankami, których dzisiaj jestem reprezentantem, a firmami pożyczkowymi. Dzisiaj pan Jarosław mówi, że ten sektor mikropożyczek jest jeszcze niezagospodarowany przez banki i banki go sobie odpuściły. Tak, banki go sobie odpuściły na chwilę, bo dzisiaj udzielanie pożyczki mikro poprzez oddział i przy kosztach banku jest nieopłacalne. Ale jeżeli banki coraz bardziej inwestują właśnie w cały mobile, w rozwiązania takie online'owe, no to któregoś dnia okaże się, że właściwie dlaczego nie? Banki też będą mogły udzielać mikropożyczek. Więc tutaj też jakby Państwo nie siedźcie, ci, którzy jesteście z tych firm, nie siedźcie spokojnie i myślcie sobie, a tam banki nie przyjdą. Przyjdą, tylko zobaczą kiedy. Tym przykładem tego, że też coś się nagle może zmienić, to znowu wracamy do Clarka Gable i jest taki film, był It Happened One Night, Ich Noce, gdzie Clark Gable podobno, tak głosi miejska legenda, rozwalił pewien przemysł. Rozwalił przemysł produkcji męskich podkoszulków, co przełożyło się również na producentów bawełny. Czyli nikt się nie spodziewał, że jeżeli ten gościu wystąpi w filmie, ściągnie koszulę, pod tą koszulą nie będzie podkoszulka, no to teraz się okaże, że jakby spowodował lawinę różnych konsekwencji. Ja znalazłem ileś takich artykułów w necie, nie wiem na ile one są fejkowe dzisiaj, bo mi trudno sprawdzić ich wiarygodność, ale które właśnie podobno w tamtych czasach głosiły, że wręcz spowodował załamanie, że producenci bawełny byli przeciwko niemu. Sami zresztą to obserwujecie w pewnych obszarach, w które wchodzicie. Tak samo jest głośno na temat tego, jak wszedł Uber na rynek usług taksówkarskich. Zresztą ta książka Marka Zmysłowskiego polecam, bo tam zobaczycie, jak Uber robi ten biznes w Afryce. Robi go całkiem inaczej niż w Europie, właśnie przez to, że musiał się dostosować do tego rynku. I wracając teraz do tego elementu, że coś się może nagle zmienić, no to sami Państwo wiecie, że takich parę rzeczy się wydarzyło. Czyli to, co powiedziałem, po pierwsze mamy Uber, ale mamy Airbnb. Tak naprawdę to jest taka duża tablica ogłoszeń, serwis ogłoszeniowy, tak? Czyli wycięło prasę, wycięło wszystkie inne serwisy, bo wiecie, że w jednym miejscu znajdziecie dobre oferty. Mamy Revoluta. Revolut tak naprawdę w mojej opinii to jest taki katalizator zmian w bankowości. Dwa lata temu, kiedy prezentowałem w moim banku, że jak zmienialiśmy ofertę konta, że popatrzmy na Revoluta, to ktoś powiedział, a co to jest? Dzisiaj właściwie nie ma pytania, co to jest, tylko zawsze jest pytanie, kiedy to zniknie albo kiedy ktoś to kupi. Natomiast banki w Polsce dostosowały się. Tak naprawdę zobaczyły, że to jest jakiś istotny element ich oferty, który powoduje, że pieniądze od nich uciekają i lepiej tych klientów trzymać u siebie. Czyli to jest dokładnie to, co mówię. To jest taki moment technologiczny, że banki dostosują się.
One dojdą do tego momentu. Niestety poprzez pewne regulacje, obciążenia, rozwiązania technologiczne nie są w stanie reagować tak płynnie jak państwo. Czyli to, co Wisterinoma pokazywał, czyli że Uber zbudowany jest z kilku różnych tam dostawców, które oferują konkretne usługi. Banki też dojdą do takiego rozwiązania. No i to, co możemy jakby jeszcze sobie uczciwie powiedzieć, kto z państwa używa budzika? No, nie widzę takiej osoby. Ja już się pytałem ostatnio i w Berlinie, i w Moskwie. Jedna osoba w Berlinie się zgłosiła, ale to nie wiem, porządny obywatel powiedział, że on używała budzika. I to są jakby takie aspekty, które nas jakby czekają. I teraz wracając do tych pewnych doświadczeń, o których chcę powiedzieć, to tak, dwie rzeczy. Kwestia botyzacji, to są będą takie moje doświadczenia w zakresie podsumowania tego, co ja wyniosłem z tego, jak wdrażaliśmy boty i jak dalej siedzę trochę w takich projektach. A druga rzecz, jak można wykorzystać dalej oddział, również bankowy, ale również każdej innej firmy. Czyli po pierwsze, jeśli chodzi o bota, to mój kolega ma taką tezę, że za chwilę obsługa przez bota będzie czymś wyjątkowym. Że to, żeby sobie zasłużyć na obsługę przez człowieka, będziemy sobie musieli zasłużyć. Albo będziemy mieli status VIP-a, albo wręcz za to zapłacimy, albo będziemy korzystali z innej oferty. To jest dosyć logiczne, dlatego że ten bot może załatwić wiele różnych podstawowych rzeczy, które do tej pory załatwiał człowiek. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby było jednoznacznie skomunikowane do klienta, obsługuje cię bot. Czyli nie miej jakby oczekiwań, że tam jest człowiek. Kiedyś miałem dyskusję z jednym pracownikiem w banku, że nie, my chcemy zrobić tak bota, żeby ludzie się nie zorientowali. Uważam, że to jest nieetyczne, że trzeba wyraźnie klientowi zakomunikować, że jest obsługiwany przez kombinację oprogramowania ze sprzętem. I to jest taki warunek podstawowy. Kolejna rzecz wynikająca z moich doświadczeń jest taka, że tak naprawdę bot musi zrozumieć, co mówi człowiek. Musi. Czyli tak naprawdę budujemy całą listę dialogową. Czasami musimy ją zmienić, czasami musimy pójść na ustępstwa, ale musimy wziąć pod uwagę, żeby on zrozumiał. O ile w przypadku chatbotów jest to dosyć proste, bo to jest jakby tylko przetworzenie i zrozumienie tekstów, to w momencie, kiedy robimy sobie voice bota, to zaczyna być już dosyć skomplikowane i wtedy jakby musimy być przygotowani na pewne niespodzianki. A skoro jesteśmy przygotowani na pewne niespodzianki, no to kolejna ważna rzecz, żeby ten bot umiał się przyznać, że on czegoś nie rozumie. I w tym momencie będziemy mieli takie rozwiązanie, że jeżeli bot się zawiesi, bo nie zrozumiał tego, co my chcemy od niego, to żeby było wyjście takie podstawowe, nie awaryjne, przekazanie tej rozmowy do żywego człowieka. I to jest podstawa sukcesu, bo po pierwsze, nauczymy my się, co możemy poprawić. Jeśli z tyłu faktycznie mamy jakieś rozwiązania, machine learning, to one pozwolą nam udoskonalić nasze rozwiązanie, będzie ono coraz lepsze. Więc to są jakby takie trzy podstawowe warunki, które należy mieć w głowie do tego, żeby to zrobić. I podsumowując jak gdyby tą część botów, istotny taki aspekt jest, że po pierwsze trzeba zidentyfikować ten prawdziwy problem, który nas czeka, jeżeli stosujemy bota. Po co go chcemy? Jeśli dla kampanii reklamowych, to w ogóle dla kampanii reklamowych. Jeśli mamy klientów, którzy pytają nas o ostatnią ratę kredytu, to przygotujmy się na takie wyzwanie albo cokolwiek innego. To jest ważne, żeby wiedzieć, co nas spotka. To, co jest istotne, to tak naprawdę potem wcielić się w swojego klienta. Kiedy robiliśmy takie wdrożenie i dostaliśmy od firmy taki skrypt, jak mówi doradca na infolinii, i oni nam powiedzieli, to wdrożycie i będzie super. No zrobiliśmy to, puściliśmy na testach i już sami byliśmy przerażeni efektem tego, co dostaliśmy. Koszmar, totalnie do niczego się to nie nadawało. Podjąłem decyzję, że zmieniamy ten cały jakby dialog maszyny z człowiekiem. Zrobiliśmy to inaczej, ale klientowi pokazaliśmy jego wersję. Klient, jakie uczucie? Dokładnie takie same. Katastrofa, nie idziemy do prezesa, nie pokazujemy, w ogóle wyrzućcie to. Dobra, stop, pokazujemy wam naszą wersję. Wow, działa. To też jest taki element, że musimy sobie złamać w głowie czasami pewne nasze przyzwyczajenia. To, że kiedyś coś tak działało, to nie znaczy, że będzie działać teraz. To jest jakby taki element, gdzie musimy się pogodzić, że może być porażka i nie przejmować się, że drugi raz nam też nie wyjdzie. To niekoniecznie działa prawo serii. Może się okazać dopiero za trzecim, za czwartym razem dopracujecie ten system i on będzie funkcjonował bardzo dobrze. I ostatni element, no to jest jakby ten element cierpliwości, czyli trochę musimy poczekać, żeby klienci to kupili. Czekaliśmy, żeby klienci kupili IVR-y,
czekaliśmy, żeby klienci kupili bankowość elektroniczną, czy teraz mobile banking, ale okazało się, że się klienci przyzwyczaili, korzystają z tego, więc jest element cierpliwości w każdym takim wdrożeniu. Oczywiście nie można czekać 10 lat, no bo to już wiadomo, że to tak jak ja czekam na te loty w kosmos i dzisiaj się nie doczekałem, może jeszcze dożyję. No i w każdym razie to jest takie moje ukute motto, czyli jeśli ten bot już będzie wdrożony, no to wiadomo, będzie, ludzie będą z niego korzystali, my się będziemy uczyli więcej, jak będziemy wiedzieli więcej, to on będzie coraz doskonalszy, czyli będziemy go dopracowywali, dokładnie nie wiem, jak Państwo możecie zobaczyć na historię samochodów. Czas? Aha, bo tak już właśnie. W każdym razie, jeśli chodzi o boty, make people life shorter, znaczy easier, i w każdym razie można to wykorzystać. Uważajcie na to też, żeby z tym nie przesadzić, żeby te boty czasami nie były lepsze niż wasi normalni pracownicy, bo to też może doprowadzić do jakichś pewnych zamieszań. Przechodząc tylko teraz do tego części oddziałowej, to kwestia jest taka, oddział nie jest świętością, ale go można wykorzystywać. Można i jest taka potrzeba. Możemy ciągle odnosić się do słów Billa Gatesa, który, jak się okazuje, myślał o czymś innym, kiedy powiedział te słowa, ale tak naprawdę one są dzisiaj coraz bardziej prawdziwe. Ta bankowość jest potrzebna, bankowość nawet rozumiejąc kwestię sektora pożyczkowego, bo to jest element, gdzie ten pieniądz się obraca, czyli firmy obsługujące płatności, firmy oferujące kredyty, firmy oferujące płatności odroczone. To wszystko jest nam, ludziom, potrzebne, bo jest związane z obiegiem pieniądza. Konsultanci od lat mówią, że oddziały zostaną zamknięte, że ich nie będzie. Pamiętam, w 2008 goście z PWC mówili, Arek, w 2017 nie będzie żadnego oddziału. Nie wiem. Ja nadal spotykam oddziały i nadal są wykorzystywane. Oczywiście, wyzwanie jest inne. W przypadku tych wielu oddziałów sytuacja jest taka, że podpisano długoterminowe umowy i nie możemy tych oddziałów zamknąć z dnia na dzień. Druga sprawa, mamy tam całą grupę pracowników. Nie możemy ich zwolnić z dnia na dzień, bo będą zwolnienia grupowe. W związku z tym my jako firmy musimy szukać rozwiązań, które nam pozwolą efektywnie dzisiaj wykorzystywać dalej oddziały, a konsultanci znowu nam dostarczają nowych informacji, mówią, okej, pomyliliśmy się, dobra, to jeszcze nie teraz. Kiedy się zamkniecie? No, ustalimy potem termin, jak już się zamkniecie, to my powiemy kiedy. I dzisiaj są różnego rodzaju projekty, które na świecie pokazują, jak te oddziały mogą wyglądać inaczej, tak? W Polsce mamy BNP Paribas, który dostosowuje te swoje oddziały, takie miejsce spotkań, robi tam wieczorki poetyckie, zaprasza klientów. Santander robi Work and Coffee, Idea Bank, takie właśnie Cowork Place. To są wszystkie jakby pomysły na to, żeby wykorzystać ten oddział. A oczywiście doradcy wielcy dalej potwierdzają, ok, wszystko fajnie, jeszcze możecie ten oddział wykorzystać, bo widzą, co się dzieje. Jest zapotrzebowanie, ludzie potrzebują, z drugiej strony to oddziało trzeba spokojnie wygaszać. Natomiast nie można robić takiej rzeczy, że stawiamy oddział i robimy go takim automatem i tam pakujemy całą technologię i zakładamy, że klient sam się obsłuży. Jeden bank stawiał takie budki w centrach handlowych, one powstały, chwilę ludzie przychodzili tam ładować telefony, bo można było naładować telefon. To właściwie była jedyna taka korzyść. To, co jest istotne dzisiaj z punktu widzenia technologii, to tylko tak, większość z Państwa ma już pewne rozwiązania, czyli tak naprawdę ma u siebie call center, zaczyna myśleć o botach, więc tak naprawdę to, co jest do zrobienia, to jest przeniesienie tych funkcjonalności call center na oddział, czyli traktujemy pracowników z oddziału jako pracowników call center. Otrzymujemy jedno wielkie, rozproszone call center i w takiej sytuacji jesteśmy spokojnie takiego klienta obsłużyć, bo po pierwsze my jesteśmy w stanie zadzwonić do tego klienta, nawiązać z nim połączenie przez całą infrastrukturę. Dzisiaj ta infrastruktura telekomunikacyjna jest znacznie tańsza i tak naprawdę obsłużyć tego klienta. I to, na co czekam? Czekam na pierwszy bank, który do mnie zacznie dzwonić przez aplikację mobilną. Skoro można przez WhatsAppa, skoro można przez Facebooka, to dlaczego przez apkę mojego banku nie można do mnie zadzwonić? Nie będę miał problemu z identyfikacją pracownika, który mnie pyta o PESEL, a ja nie wiem, kto do mnie dzwoni. I to też jest jakby taka obawa regulacyjna, która powoduje, że ludzie boją się. Ktoś odbiera telefon, dzień dobry, dzwonię z banku, proszę o PESEL. A z jakiego banku pan dzwoni? No i zaczyna się cała taka ta całkiem niepotrzebna dyskusja. Wspominaliśmy o fintech.pl. Zapraszam pan do przeczytania artykułu mojego kolegi na temat botapów, czyli jakby całkiem inaczej wykorzystania pewnej aplikacji. I już dążąc do zakończenia i do części pytań, wykorzystam ten czas, więc pytań nie będzie. W każdym razie w drugą stronę to dokładnie tak samo może tak wyglądać. Tak się wydaje.
Czyli my dzwonimy do banku, możemy zostać na początku obsłużeni przez bota, który przyjmie nasze połączenie, a tak naprawdę potem nastąpi zestawienie z doradcą, jeśli ten doradca jest dostępny. Czyli wręcz możemy powiedzieć tak, ja chcę z panią Kasią, z panem Markiem, czy z kimkolwiek innym i trafimy do tej konkretnej osoby. Bo co jest istotne jeszcze w tych bankach? Mamy tak zwane relacje lokalne, czyli myślimy globalnie o tym, żeby zrobić duży biznes, ale lokalnie naszych pracowników ludzie znają. I łatwiej nam czasami zatrudnić 3-4 osoby do oddziału, niż znaleźć 50 osób do dużego call center, w którym, gdzie stawia się obok zaraz drugie call center i zaczynamy konkurować o tych pracowników. I to jest całe istotne w tym procesie, żeby tak na ten oddział trochę od tej strony spojrzeć. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest łatwe, no bo tak naprawdę mamy takie wyzwania. Trzeba technologicznie to dostosować, zmienić model pracy i mieć innych doradców w placówkach. Nie takich, którzy siedzą i czekają na klienta, tylko takich, którzy aktywnie będą włączani również w dzwonienie, czyli będą wykonywali pracę, którą wykonują ludzie w call center, a jak mówi pracownik oddziału, nie po to przyszedłem do oddziału, żeby siedzieć na słuchawce. Także to są jakby takie wyzwania. No i w każdym razie, tu już kończąc to, uważam, że państwo powinniście wykorzystywać wszystkie okazje, które się nadarzają, bo podobno Wayne Gretzky coś takiego powiedział, a możemy powiedzieć, że chyba jest skuteczne w strzelaniu tym małym krążkiem do tej małej bramki. No i kończąc jakby kwestie dotyczące innowacji, to ja tak się pochwalę, ostatnio bawiłem się w Adama Słodowego i trochę mnie irytowało, że muszę zbierać tą trawę do tego worka zielonego, ona mi się wysypuje, ten worek mi się kładzie, w związku z tym obciąłem doniczkę. Zmontowałem sobie takie urządzenie, czyli wsadzam tą doniczkę do worka, łatwo wysypuję tą skoszoną trawę z kosiarki. Ja jestem zadowolony, urobię to szybko. Żona jest szczęśliwa, bo ta trawa nie lata. Oboje jesteśmy zadowoleni, mamy czas na kawę. A myślę, że to też jest pewnego rodzaju innowacja. Czyli nie szukajcie państwo jakichś strasznie skomplikowanych tematów do innowacji. Że jak nie zrobicie czegoś na miarę Ubera, wow, to nic nie zrobiliśmy. Może się okazać, że robicie proste rzeczy dzisiaj, i jesteście dzisiaj na te rzeczy gotowe. Dziękuję państwu bardzo.